Już fraglesy czekają. 18:52. Zobaczcie, jak się oczka świecą. Tak. No tu i to Julcia, mamuśka i tam chyba Garfieldy, Rudzielce, bo też były. O, coś dzisiaj głodne są. Bambuś aż tutaj wyszedł. Jo, jo, jo. O, jeden rudy, drugi rudy. Dwa rude. Czyli mamy całą rodzinę fraglesów. No to widać przegłodniały, ale przecież rano im dawałem. Zupy mlecznej dostały, suchej karmy dostały. Tu już im nie wykładam w tej dziurze. Doszedłem do wniosku. O, jest Gaja. Gajeczka też jest. Doszedłem do wniosku, że tu im będę kład na parapet. I nawet wam powiem, że nie chce mi się już wchodzić tam do środka. O, zobaczcie, wszystko zjadły. Wszystko zjadły. Nie ma nic mleka. O, i suchej karmy nie ma. Też nic nie ma. O kurczę. Ale wymuciły wszystko. Wszystko wymuciły. No chodźcie, kicie. Macie? Ach, jak mi tu bambuś lata pod pachą. O, o, o. O. Już tam są, po tamtej stronie. Rudzielce. No dobra. A tam, który idzie? Ten Garfield nasz któryś. Albo Piotruś pan. Albo... A tam siedzi. Na murku jeden. Na gzymsie. Fragles, a tu Garfield idzie. Ach, choroba, tam się nie chce oderwać. Dobra. No i teraz damy. O, jaki głodny. Jaki głodny. Teraz tak wymiętolimy. Raz, 180 stopni. Dwa. No i teraz trzeba wypukać to. Aż czeka. Czeka. Jest, jest. Czekaj, czekaj. Teraz rozciapiemy to. No. Macie. Jedzcie. Cypisek. Kiciulko. No. No macie. No głodne są. O, są dwa rude. Dobra. To nie będę im tu przeszkadzał. Co, Cypisku? Co tam jest? Jest tam coś? Zasyczał tam. Może być coś. Ale nie będę zaglądał. Bo jeżeli tam nawet jest jakiś kot, to on jest uwięziony. Znaczy w tym sensie, że nie ma gdzie uciec w razie czego. I tutaj jeszcze szurnie się pobija. Dobra. No, to już mamy fraglesy za sobą. Idziemy dalej. A, mamuśka jest. Jest ciepło, nie ma wiatru. Jest chyba z 10 stopni. O, tam dwa koty siedzą. Oczyjką im się świecą. I co, idziesz, Cypisek, ze mną? A,
Rozumie? Zaraz ogonek w górę. I idziemy tutaj. Stałym szlakiem, kochani. No jutro pojadę ze szramkiem na usuwanie kamienia i leczenie dziąseł. Zawożę go rano i go zostawiam. Pan doktor go tam uśpi. Narkozę i będzie mu usuwał, a później w 4:30 pojadę. Cypisek, kicia, chodź. Został. Został tam. A gdzie nie ma? Nie ma, został. A proszę. Będzie tam z fraglesami. No, one się spotykały. Jak garfildy były tutaj za kotłownią. One się tam spotykały rzadko, ale tak. No, godzina 19, już widzę, personel schodzi ze zmiany dziennej. O, tam w oddali idą, widać. No, dzisiaj fraglesy przegłodniały. Ale rano przecież dałem. Będę musiał im więcej zupy mlecznej dawać. W ogóle ta zupa mleczna idzie. O dziwo. I co? I tu już są. Już się oczy świecą. Zobaczcie, jedne widzę. Kicie! No, ale tutaj godzinę wcześniej to wracał z kolacji. O! Poleciał. Wracał z kolacji pan Władek. To też im dał. A już lecą, słyszą. Jeden, dwa, trzy, cztery. Cztery mamy. Cztery. Piąty leci. O, chodź, kicie. Chodźcie, kiciulki. Chodźcie, niuńki. No, chodźcie, chodźcie. I tam jakiś kot jest. Oczy się świecą. Zobaczcie. O, widzicie? Kci, kci, kci. Jest tam jakiś. Tam, gdzie pan Władek daje jedzenie. Jeden, dwa, trzy. Dobranoc. Dobranoc. Chodźcie, kicie. No, chodźcie, kiciulki. Chodźcie, kicie. No, kicie, kicie. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie. Idziemy. No. Chodźcie. Chodźcie, niońki. Jakaś niedziela śpiąca, ale to chyba wiecie dlaczego ciśnienie poszło w górę. Chyba z 15 hektopaskali, czyli wzrost ciśnienia i stąd tak przymulia człowieka. O, fikubiko, fikubiko. 4, a gdzie jest reszta? Jest Zorro. Jest Zorro. Nelika nie ma. No ten Nelik to jest taki chimeryczny. Rzadko kiedy jest. No i co? Zobaczymy jak mleko. Kochani, mleko jest tak, że zobaczcie, tutaj nie ma nic. Zjadły. A tu jeszcze zostało. No dobra. Sucha karma została. O. Widzicie? Czyli nieźle. O, jeszcze dwa lecą spóźnialskie. Chodźcie, kicie, chodźcie. Chodźcie, kiciulki.
Czekam na was. No chodźcie niuńki. Chodźcie, chodźcie. No teraz kochani, nie mam statywu. To wyłączę na czas opróżniania puszki. Także zrobimy cięcie. No a teraz zobaczymy tu za winklem, jak sytuacja wygląda. O, tam jak zwykle wychodzi kotka i ona tak siada. Siada i czeka, aż ja nałożę i pójdę. A później przychodzi. No tak, jak tu mamy? No tutaj mamy, kochani, mleka zostało. 1/3. Tu mlecznej zacierki. Sucha karma została. Trochę, to znaczy połowę. No a tej zostało troszeczkę. No to nic, opróżnimy jedną puszeczkę suchej karmy, nic już nie będę tutaj sypał. No, dałem, jak to nazwałem, za winklem. O, mają. Już jest. Już jest. Dobra. Drugi, trzeci, czwarty. Dobra, niech sobie jedzą. No nie pokazuje się ten rudy. Ten porucznik Borewicz. Się nie pokazuje coś. No, mają kotki wybór. Tutaj jeszcze sprawdzę, bo tu im rano trochę nasypałem grupek. Nie ma chrupek. Pojedyncze sztuki ziarenek. No tak raz, tutaj jest dziura. O, widzicie, oni tędy przechodzą. Za parkanu. No to pierwsze, co robią. No, to oczywiście napotykają się na suchą karmę. To nic dziwnego, że zjadły. Zobaczymy jeszcze, czy tutaj się będą jakieś oczka świeciły. Kicie, kicie! Kiciolki! Co to tam? Coś lata białego, widzicie? Na smartfonie nie widzę, ale tak, nie widzę. Wzrokiem. O. UFO. Co to lata? Coraz większe? Przybliża się, czy co? A, to tutaj, papruch. 30 cm ode mnie. Kicie, kicie! Nie ma. Nie ma żadnego. Tym razem nie ma. Wczoraj były. No dobra. Kicie już, o, porozsiadały się. 1, 2, 3, 4. Widzicie? Brzuszki pełne. No ale będą dojadać. Do rana. Do rana będą dojadać. No. No w każdym razie, kochani, teraz to nie jest to, co było. To znaczy ten czas, kiedy pan Władek sam karmił. No kotki były na ciągłym niedostatku, że tak powiem. A teraz mogę powiedzieć, że kotki są na dostatku. No. Prawda? Zorro, kiciulku.
aż podjadły mokrej. Tu jeszcze sobie zacierek poję. A dzisiaj pani kucharka dobre zacierki zrobiła, gęste. Takie, które lubię. Jak są gęste zacierki, to idę na zaplecze kuchni i pytam się, kto robił zacierki. No to jest takie wyczekiwanie, bo nie wiedzą, czy będę narzekał. I raczej się nastawiałem, że będę może narzekał. Mówię, bo bardzo dobre. Gęste. No. Bardzo dobre zacierki robi pani Beatka. Oj, ona to najlepsze robi. A dzisiaj robiła jakaś pani na... Później się dowiedziałem na A. Nie Ania. Czy Asia. Coś w tym rodzaju chyba. No. Ale już nie tak jak pani Beatka. Pani Beatka to robi super. Tylko jak ma zmianę, to nie zawsze, a są zacierki, ona robi. Bo jak ją dadzą na obierak, czyli tam gdzie się warzywa i kartofle obiera, no to ktoś inny robi. Ale czasami to robię takie zacierki, że to... Czy klusek prawie nie widzi. No to tak. Tyle chwalenia i narzekania. No. Kicie już się rozchodzą. Niektóre jeszcze tam dojadają. Oj. Niech jedzą. Dobranoc.